specjalnie na to wydarzenie, na otwarcie tego miejsca, bo Sowy w Włodzisławiu, w okolicy nie ma, już jest jako pierwsza, jest w Rybniku, jest w Raciborzu, będzie też właśnie dzisiaj otwarta w Włodzisławiu. Bardzo serdecznie chciałam powitać wśród nas szczególnych gości pana Sławomira Adamca, dyrektora generalnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dzień dobry. Witam pana Roberta Pimhofera, dyrektora Naczelnego Centrum Nauki i Kopernik. Witam panią Izabelę Kilar-Kalinowską, pierwszą zastępcę prezydenta miasta Wrocławia Śląskiego. Oraz witam pana dyrektora muzeum, pana Sławomira Kulpę. Dzień dobry. Witam również państwa bardzo serdecznie, dyrektorów szkół, szkół powiatowych, szkół miejskich, którzy mam nadzieję razem ze swoimi uczniami jak najczęściej będziecie gośćmi w tym miejscu. Witam, cieszę się, że jesteście z nami. Dziękuję, że czas dla nas znaleźli uczniowie, dziękuję, że są z nami media. To są wszystko, jesteście wszyscy odbiorcami tego miejsca i mam nadzieję, że dobre wiadomości o tej wystawie będziecie nieść jak najdalej i jak najwięcej, jak najszerzej zapraszać. My jesteśmy dla wszystkich otwarci. Szanowni Państwo, rozpocznijmy to otwarcie, uroczyste otwarcie tego miejsca. Chciałabym prosić o wystąpienie pana Sławomira Adamca, dyrektora generalnego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Szanowny panie prezydent, panie dyrektorze, szanowni państwo dyrektorzy, wszyscy czcigodni państwo zaproszeni na dzisiejsze otwarcie Sowy, ale przede wszystkim kochane dzieci, kochana młodzieży. Minister Edukacji i Nauki, pan profesor Przemysław Czarnek, bardzo chciałbym dzisiaj, w dniu dzisiejszym z państwem, przede wszystkim z dziećmi, w tym bardzo ważnym dniu dla całego miasta, ale przede wszystkim dla polskiej edukacji i polskiej nauki. Nie mogąc uczestniczyć osobiście, kieruję na państwa ręce organizatorów list, który mam zaszczyt odczytać. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Szanowna pani prezydent, szanowni państwo dyrektorzy, drodzy mieszkańcy, szanowni państwo i drogie dzieci. Dzisiejsza inauguracja Małego Centrum Nauki Sowa, strefy odkrywania wyobraźni i aktywności w Włodzisławiu Śląskim staje się wyjątkową okazją do stworzenia mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłodszym, nowej przestrzeni do zdobywania wiedzy w sposób praktyczny, jak również odkrywania zjawisk rządzących światem. Idea, która tworzy pilotażowy projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki i Centrum Nauki Kopernik, od początku zakłada popularyzację nauki i rozwijanie kompetencji przyszłości wśród najmłodszych odbiorców, szczególnie poprzez samodzielne poszukiwanie oraz doświadczanie, ale również stawianie czoła wyzwaniom konstruktorskim, logicznym, inżynieryjnym czy artystycznym. Jestem pewien, że dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz możliwości swobodnego korzystania z eksponatów stworzymy dzieciom i młodzieży optymalne warunki do odkrywania piękna nauki. Przede wszystkim zaś zwiększymy dostęp do zasobów wiedzy i realnie wpłyniemy na wyrównywanie szans społecznych. Jest mi niezmiernie miło, że Włodzisław Śląski dołączył do prestiżowej ogólnopolskiej sieci lokalnych małych centrów nauki Sowa. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego nadzwyczajnego przedsięwzięcia. Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej czy kulturalnej do wymogów współczesności, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Pozostaje to obecnie kluczowym wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego. Podążanie za potrzebami nowoczesności jest z kolei kwestią zasadniczą w odniesieniu do młodego pokolenia. To bowiem od niego zależy przyszłość polskiej nauki i dobro naszego kraju. Gratuluję państwu z okazji otwarcia Małego Centrum Nauki Sowa, strefy odkrywania wyobraźni i aktywności w Włodzisławiu Śląskim, życząc wszelkiej pomyślności. Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szanowna Pani Prezydent, proszę o przyjęcie tego przesłania i bardzo się cieszymy, że naprawdę w tym dniu tak pięknym przede wszystkim Państwo tutaj będziecie jako społeczność lokalna mogli doświadczać tego, co jest dobrem wspólnym polskich dzieci, polskiej edukacji i polskiej nauki. Jeszcze raz serdecznie Pani Prezydent gratuluję. Bardzo proszę również o kilka słów ze strony pana dyrektora Roberta Firmhofera, który jest dyrektorem naczelnym Centrum Nauki Kopernika i pod jego czujnym okiem także rozwijają się w całym kraju stoi. Dziękuję bardzo panie dyrektorze, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Strasznie się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Muszę powiedzieć, że za każdym razem, kiedy wchodzę przez nas na osoba, którą tworzyliśmy w tym roku, jeszcze za każdym razem staram się być na otwarcie większości z nich i za każdym razem, kiedy wchodzę do kolejnej przestrzeni, to odkrywam nie tylko nowy kontekst, w jakim zaprojektowane i wykonane przez nas eksponaty mogą służyć do doświadczenia zwiedzającym w różnym wieku, ale także odkrywam potencjał, który się kryje w tej nowej lokalizacji, potencjał, który kryje się w społeczności lokalnej. To jest ogromna szansa dla takiej instytucji jak Kopernik, dużej instytucji społecznej, ale to jest też ograniczenie, bo nam jest trudniej, lepiej zrozumieć potrzeby społeczności lokalnej, takich jak tutaj właśnie Włodzisław. Też chcę podziękować za wyjątkową, piękną lokalizację. To jest chyba pierwsza osoba zorganizowana w pałacu, wspaniale wystawowanym, także ogromnie cieszę się także z tego powodu. Króciutko tylko powiem, że w zasadzie wszystko Państwo widzą, a za chwileczkę zobaczą Państwo całą resztę, bo dzieciaki doskonale rozpoczną te eksponaty. Ale w tej przestrzeni, w której znajdujemy się, jest 18 stacji doświadczalnych, które możemy nazwać interaktywnymi eksponatami. Wszystkie zaprojektowane, wykonane w Koperniku. Takie eksponaty stoją też u nas, więc my wiemy, że one działają dobrze i nie powinny się psuć, mam nadzieję. I co najważniejsze, dają szansę na precyzyjne doświadczenie zwiedzającego, które pozwala samodzielnie poznawać świat. Od pana ministra to było decyzyjnie wyłożone, co nie będę tego powtarzał, to dokładnie o to chodzi. A tej przestrzeni, która jest tam na wysokości witrażach, uczniowie tam w tej chwili się znajdują, jest przestrzeń majsterni, czyli właśnie taka przestrzeń warsztatowa, gdzie przy pomocy wcześniej przygotowanych zestawów można mierzyć się z różnymi wyzwaniami konstruktorskimi, inżynieryjnymi, ale także doświadczać samodzielnie tego, że myślimy lepiej niż myślimy, niż nam się wydaje. To jest motto tej przestrzeni u nas w Koperniku. Chodzi o to, że czasem stajemy wobec trudnego wyzwania technicznego, logicznego, wydaje nam się, że sobie z nim nie poradzimy, szukamy pomocy, ale jeśli nie dostaniemy, to zazwyczaj radzimy sobie sami. I w tej przestrzeni to jest przestrzeń na samodzielne radzenie sobie z tego rodzaju wyzwania. Oprócz eksponatów, oprócz tego wyposażenia, częścią tego programu w całej Polsce jest również uczestnictwo w programach Kopernika, więc już zapraszamy, szkolenia już się pierwsze odbyły, dają udział w programie Klubu Młodego Odkrywcy, w którym uczestniczy około 1000 szkół w całej Polsce, a także szkoły w Ukrainie, w Gruzji, w Mołdowie, za chwilę także w Rumunii i w Litwie, i na Litwie. W programie edukacji kosmicznej ESERO, którą Centrum Nauki Kopernik realizuje wspólnie jako partner Europejskiej Agencji Kosmicznej i w szeregu innych aktywności i działań, więc ogromnie liczę na tę udaną współpracę, a wszystkim dzieciom i dorosłym życzę udanego i pełnego sukcesu eksperymentowania. Bardzo dziękuję. To jest takie miejsce, majsternia, że nie wiecie rozwiązać jakiś problem, to u nas tą kreatywność można pobudzić i wtedy wszystko jasne. Pani Prezydent Izabela Kalinowska, pierwszy zastępca prezydenta miasta Włodzisławia. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim Państwa witam serdecznie na Włodzisławskiej Ziemi Włodzisławskiej. Dziękuję Panu Dyrektorowi za przybycie. Dziękuję Ministerstwu, które wybrało właśnie nasze miasto tak naprawdę na kolejną lokalizację solnej. Nasza osoba rzeczywiście będzie pałacową. Tego się po nie spodziewamy, że to nie będzie zwykła osoba, to będzie trzeba być taką pałacową, więc wysoko stawiamy poprzeczkę. Ja też, jak Państwo wiecie, przypomnę młodzieży, że ten budynek, w którym się znajdujemy, ma długą historię dla mieszkańców Włodzisławia, zawsze pełni wiele różnych funkcji, bo już w XIX wieku był tak naprawdę magistratem. Wykupiony w 1906 roku przez ówczesne władze miejskie, stał się rzeczywiście siedzibą władz miejskich. Potem tutaj miała siedzibę policja, muzeum, Urząd Stanu Cywilnego. A w tej chwili będziemy mieli muzeum, będziemy mieli szkołę tak naprawdę, po prostu Centrum Kultury, które będzie działało w międzyczasie między piętrami tak naprawdę, ponieważ to piętro, które w tej chwili
Państwo macie okazję ludzi wejść, na którym się będzie znajdowała, to nowa odzyskana przestrzeń, bo jeszcze niedawno w mieście, w tym pałacu nie było, to przywrócenie pałacu tak zwanego dachu mansardowego spowodowało, że mamy nowe tak naprawdę piętro i na tym piętrze sobie mogliśmy zlokalizować. Więc myślę, że z historii parę trudnych tematów do zapamiętania dla młodzieży. Przychodząc do pałacu, żeby wiedzieć, do jakiego ministra przychodzą. Ja raz jeszcze serdecznie dziękuję ministerstwu. Ja wierzę, że Bolesławska Oświata Droga Kliśni się dzisiaj w spotkaniu zgromadziła. Na pewno z tego centrum będzie bardzo aktywnie korzystała. Nie tylko miejska, ale również powiatowa, bo mam przedstawiciel oświaty powiatowej, więc ja wierzę, że cały 150-powiatowy powiat Bolesławski w tym centrum znajdzie swoje miejsce. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Poproszę jeszcze o przekazanie do miejsca pana dyrektora Sławomira. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dziękuję ministerstwu, dziękuję Centrum Nauki Kopernik i ich pracownikom. Proszę Państwa, no tutaj dokonała się wielka rewolucja, więc zmiana tego miejsca, bo przecież 4 lata temu myśmy chodzili po strychu, po belkach, ale dzisiaj nastąpił czas zmian takich rewolucyjnych i również postrzeganie naszej placówki, naszego muzeum nastąpi, to nad czym będziemy bardzo pracować, bo nie tylko będą ekspozycje, ale również będą